Dostaliście Państwo wiadomość o podejrzanej treści z prośbą weź kliknij w ten link? Uważajcie, bo w ten sposób mogą działać oszuści. Mimo to, że policja cały czas apeluje do mieszkańców i informuje o różnego rodzaju oszustwach, to niestety nadal zdarzają się takie sytuacje, kiedy dajemy się nabrać. Wśród najbardziej znanych metod oszustw są tak zwane na policjanta, na wnuczka, na hydraulika, jak również pracownika banku. Otóż na co warto uważać i jak nie dać się oszukać? Ostatnio we Wrocławiu padł rekord, jeśli chodzi o wyłudzanie pieniędzy przez oszustów. Złodzieje zadzwonili do kobiety, podszywając się pod policjantów i w ten sposób wyłudzili 750 tysięcy złotych. Tutaj znowu pojawił się ten wspólny mianownik, czyli dzwonią oszuści. Podają się za funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego. Niestety perfidnie podają się właśnie dla zawód zaufania publicznego. Tak? Informują przede wszystkim o tym swoją ofiarę, że ich oszczędności życia są zagrożone, że jeśli w tym momencie nie zastosujemy się do ich poleceń, to utracimy cały nasz kapitał zgromadzony na przykład na lokatach czy na rachunkach bankowych. Z reguły oszuści wymagają o podjęcie decyzji natychmiast, nie dając chwili na zastanowienie się. To jest jedna z rzeczy, na którą warto zwrócić uwagę. Działa to w bardzo prosty mechanizm psychologiczny. Po pierwsze, stres, który nam fundują, czyli zagrożenie bezpieczeństwa naszych całych dobytku całego życia, to jest pierwsza rzecz, wyłącza nasze racjonalne myślenie. Druga sprawa, wywołują złudne poczucie bezpieczeństwa, czyli informują, że jeżeli my będziemy wykonywać ich polecenia, to wszystko skończy się dobrze. Aby osiągnąć swój cel, sprawcy mogą śledzić ofiarę albo nawet zaproponować swoją pomoc. Dochodzi nawet do takich absurdów, że kiedy ofiara już ma zablokowane rachunki bankowe, przestępcy, aby nadal eksploatować swoje ofiary, dają im własne środki, aby te miały na przykład pieniądze na przemieszczenie się, wzięcie taksówki. Ostatnimi czasy coraz częściej oszuści dzwonią albo wysyłają wiadomości SMS-owe, podszywając się także pod pracowników banku. Mogą na przykład prosić o podanie kodu BLIK albo o zainstalowanie jakiejś aplikacji. Tak samo podejrzane są różne niespodziewane SMS-y, które informują na przykład, że czeka na nas jakaś paczka, której się nie spodziewamy, bo nigdy niczego nie zamawialiśmy. Ale czeka na nas jakaś paczka i żeby ją dostać, trzeba dopłacić tam złotówkę czy 50 groszy. Jest podany link w tym SMS-ie, na który trzeba wejść, tam podać dane dostępowe do rachunku bankowego. I wtedy, kiedy podajemy te dane, ten oszust je właśnie przechwytuje. Jak zaznacza Przemysław Przybylski, rzecznik banku Credit Agricole, prawdziwi pracownicy banku nigdy nie wysyłają tego typu wiadomości oraz nie dzwonią z prośbą o podanie naszych danych bankowych. Pracownicy banku dzwonią tylko po to, żeby na przykład przedstawić jakąś nową ofertę, ale nigdy nie dzwonią po to, żeby namawiać klienta do tego, żeby zainstalował sobie jakiś program na swoim telefonie albo komputerze. Nigdy nie namawiają klienta do tego, żeby wykonał jakąś transakcję, jakiś przelew, zmienił limit na rachunku, czy przestawił, zmienił hasło. Nigdy tego nie robimy i to powinno wzbudzać podejrzenia. Oszuści nie śpią, więc wrocławska policja po raz kolejny apeluje o zachowanie czujności i szczególnej ostrożności. Jeżeli podejmujemy jakiekolwiek ważne decyzje dotyczące naszych środków na kontach, czy też oszczędności, które mamy w domu, czy też innych drogocennych przedmiotów, weryfikujmy, z kim mamy do czynienia. Rozłączmy się, wykonajmy jakieś połączenie, czy to do rodziny, zapytajmy sąsiada, porozmawiajmy z najbliższą osobą, podzielmy się tym. Należy pamiętać o tym, że żyjemy w czasach, że niestety nie możemy ufać naszym rozmówcom telefonicznym. To, kto jest po drugiej stronie słuchawki, to jest jeden wielki znak zapytania. Echo 24, Nina Jewtuszenko.